witam was serdecznie. Co to dzisiaj mamy? W piąteczek, w piątunio, nie? Witam serdecznie przed południem. Jest koło 10, a zaraz będę sobie robiła jedzenie. Mam bólu głowy, ciąg dalszy, dlatego dzisiaj troszeczkę wcześniej sobie robię to jedzenie, żebym mogła wziąć tabletkę, bo nie chcę na pusty żołądek brać tabletek. No a poza tym wczoraj wcześniej dosyć mieliśmy wszystkie posiłki, zjedliśmy wcześniej obiad, kolację, także myślę, że nawet jest zachowane te 16 godzin przerwy. No i teraz sobie zjem i potem nie wiem, co będę robiła, to zależy od tego, na ile mi ten ból głowy przejdzie i pozwoli coś robić. Na ogródek nie wiem, czy dzisiaj podjedziemy, dlatego że jak widzicie, tam takie chmury, one dosyć szybko pędzą. Co chwilę jest właśnie słonecznie, za chwilę się zaciąga tymi chmurami i no taka zmienna pogoda jest. Jeszcze jak patrzałam na mapę pogody, to znaczy się na ten, jak to się nazywa? No wiecie, taka aplikacja jest i tam jest pokazane godzina po godzinie, jak tam te chmury przepływają. Taki radar, o! No to tam co chwilę ma być właśnie, że może przelotnie padać, także nie wiem. W każdym razie, jak mi się uda, to jeszcze może po jakieś truskawki skoczę sobie. I nie wiem, czy do parku się przejdę, czy co. Wiki dzisiaj zajęta ze swoimi projektami, więc i tak nigdzie nie będzie chodziła, a ja zobaczę, co będę robiła. Czy na tą działkę skoczę, czy pójdę gdzieś za jakimiś ziołami, no ale jak jest wilgotna pogoda, to też nie ma co zioła zbierać. Także zobaczymy jeszcze, co nam dzień dzisiaj przyniesie. A teraz idę sobie omlecik zjeść i no i zobaczymy dalej. No a dzisiejsze śniadanie jest inne. Wróciłam znowu do omleta, bo na początku diety keto to robiłam sobie omlety, potem się przejadłam, a teraz znowu wróciłam do omleta z dwóch jajek ze śmietaną 30. No a na dole najpierw sobie tam, bo miałam taką pieczarę dużą, taką jak dłoń, pieczarkę pokroiłam, jedną paróweczkę w plastry i to się troszeczkę obsmażyło. Na to właśnie wlałam te jajka, dałam na to serek, 3 takie kawałki albo 4 tego sera Camembert, no i plasterkami sera założyłam. Teraz jeszcze chyba sobie do tego dołożę troszeczkę keczupu, no i będę jadła. Majonezu to już chyba tutaj nie trzeba będzie, bo to by było chyba za tłuste już. Także może spróbuję na kawałeczku majonezu, ale z czerwonym sosem to sobie zrobię i będę wcinała. A jak coś jecie, to życzę smacznego. No, witam się teraz dzisiaj z samochodu. Akurat jestem w takim wielkim słońcu. Tak sobie zaparkowałam, żeby było na parkingu, jestem Lidla. Zaparkowałam sobie tak, żeby być daleko od ludzi, którzy co chwilę idą do samochodu po prostu, nie? No ale jak sobie dałam tą osłonkę, no to tak jestem w dwóch kolorach, to lepiej już tak, nie? Ja tam nic nie widzę na tym ekranie za bardzo, ale przynajmniej cała będę w jednakowym kolorach. Późno dzisiaj się wybrałam do sklepu. Widać, że już jest nisko słońce. Powiem wam, że drugi dzień mnie męczy głowa. Wzięłam dzisiaj tabletkę w końcu, o którejś tam już nie wiem nawet, która to była godzina. Ja sobie za mało otwaram okno. No, ale jednak wiecie, nie przeszło całkiem. Tak muli i muli i muli. Teraz jest tak w miarę dobrze, że wiecie, że wyszłam z domu, bo w sumie poszłam po chleb, no i po truskawki. Ale jak tak objechałam sobie, to stwierdziłam, że trzeba jeszcze do Lidla podjechać. Poczekajcie moment. No już, jestem. Że trzeba właściwie do Lidla podjechać, bo to, co tam chciałam kupić, to w Biedronce nie. Byłam w Biedronce, bo byłam po truskawki blisko Biedronki,
ale jednak jakoś Biedronka mnie do siebie nie przekonuje. Nie wiem, nie umiem tam kupować, nie lubię tam kupować, bo tam jest zawsze bardzo ciasno i w ogóle. No i stwierdziłam, że jadę do Lidla, bo to miałam tak po drodze właściwie. Jeszcze muszę jechać na stację benzynową, żeby dopompować sobie koło, bo mi to jedno koło tak troszeczkę popuszcza. To sobie za chwilę jeszcze podjadę, no ale tu się pomyślałam sobie, że się tutaj teraz Wam nagram. W pełnym słońcu. Nie wiem, może sobie drzwi otworzę, będzie lepiej. Nie, bo one się zamykają. No, powiem Wam, że dzisiaj piękna pogoda jest, ale się zapowiadało tak nieszczególnie. Co chwilę chmurka czarne, to znowu słońce i w ogóle. O tak, bo nie chcę, żeby było ten aparat na mnie. No. I nawet mąż nie poszedł na działkę, chociaż on chciał iść na działkę. Ale u nas się dzisiaj wydarzyła takie... Mieliśmy dzień hydraulika dzisiaj. O! Bo w kuchni ostatnio były problemy, żeby woda schodziła. No, ale ja mogę mieć gdzieś orzeszka, bo ja sobie orzeszka zjadłam. Orzeszki sobie kupiłam. No, wracając do tej kuchni. Woda nie chciała spływać. Ostatnio było często tak, że często tego przepychacza musiałam używać, żeby jednak woda szła. Teraz przez tydzień była zimna woda. Zazwyczaj się myje wszystko w zmywarce, ale garnki myjemy normalnie, nie? Tak, normalnie w zlewie, bo w zmywarce one się nie domywają. One nie wychodzi tutaj, jakbyśmy chcieli. No więc garnki w tym zimną wodą, bo mi się nie chciało grzać tej wody. A ja zazwyczaj, jak jest na przykład patelnia, na patelni jest coś tłuszcz jakiś z sosu czy coś, nie? Jak jest na przykład mięso pieczone, smażone i tak dalej, to ja najpierw papierem ściągam to. Najpierw papierem, ręcznikiem papierowym ściągam, wyrzucam i dopiero jak już jest tak powycierane, to dopiero potem myję, wiecie, płyn i tak dalej, nie? No ale to, co tam było w tych rurach, to nie było tylko od teraz, tylko teraz to dobiło. No bo jednak, wiecie, troszkę fusy z kawy. Mam nadzieję, że nikogo nie obrzydzam za bardzo, że akurat nie jecie czegoś. I ten tłuszcz, ta zimna woda, to tak się, wiecie, zrobiło, że masakra. Nie wystarczyło popychać, trzeba było porozkręcać. I nawet troszkę mamy tą sprężynę, ale taka cieniutka, mała, bo ta normalna, taka większa jest na ogródku. Próbowaliśmy tą małą, no ale coś tam się udało. Przede wszystkim te wszystkie rurki się, wiecie, te odpływowe, tam jest ta harmonika taka i tam potem się napycha w tą harmonikę. No nie będę Wam dokładnie opisywała, co tam było. Ja to wymyłam, mąż to tam, wiecie, przepychał i tak dalej. Ja po prostu mu też i asystowałam, także razem z nim robiłam. No i stwierdziłam, jak już jesteśmy na fali przepychania, w kuchni już udało się, oczywiście cały bałagan potem, kto musiał sprzątać, nie? Wiadomo, że jak się pod zlewem robiło, to trzeba było wszystko z tej szafki wyciągnąć. Sami mąż to tam miał wkładać, jak on potem nie wie, co, jak, w jakiej kolejności tam ma być. Ja to lubię wiedzieć, co ja mam, w którym pudełku poukładane i tak dalej. No. No i mówię, no to jak już robisz za hydraulika dzisiaj, to wchodź pod wannę i wyczyść mi odpływ, bo wiadomo, w wannie też co jakiś czas trzeba to czyścić. A wiecie, my tam wyciągamy jak u góry, no ale jednak gdzieś to pod wanną, a tam jest zabudowa, no to trzeba co jakiś czas to też wyczyścić. No i mimoż to też wyczyścił, ale stwierdził, że już teraz nie idzie na działkę, bo już jest pełne słońce. On w pełnym słońcu robić nie będzie, a chciał dzisiaj żywo podciąć. No. No i tak dzisiaj trochę się pobawiliśmy w tych hydraulików. Ja mu oczywiście też tam zaglądałam, świeciłam i tak dalej. Wiecie, jak to jest. Zresztą on lubi, jak ja z nim coś robię, chociaż ja mu tam się nie wtykam, wiecie, ręce nie wkładam i tak dalej. Nie mówię, co ma robić, on to tam dobrze wiem, co ma robić sam, ale on lubi, jak ja mu tam gdzieś stoję, nie? Że wiecie, nie robi sam, tylko robimy to we dwoje. No. Także to, żeśmy porobili. Troszkę ogarnęłam mieszkanie.
I stwierdziliśmy, że dzisiaj mamy dzień lenia, no ale stwierdziłam, że ja muszę jechać po chleb, bo chleba w domu nie ma, nie chce mi się piec, bo mąkę już mam. No i truskawki. Chciałam kupić truskawki, kupiłam sobie truskawki po 10 zł od takiego chłopaka, który sprzedawał przy Biedronce właśnie. Wiedziałam, że tam często stoją z truskawkami, były tam ostatnio dwa takie punkty, dzisiaj już w tym jednym nie było, miał tylko jajka ten pan, no ja jajka na razie mam, to nie kupowałam, ale powiem wam, że fajne ceny i nawet dosyć duże jajka. Się zastanawiam, czy następnym razem, jak będę potrzebowała jajka, czy tam sobie nie podjechać do niego. No i tak, wiecie, stał sobie tak, miał z samochodu właściwie te jajka, a nie musi płacić tego czynszu, bo na targu czy na hali, no to musi za miejsce, za stragan, za to wszystko trzeba opłacać. A tak widocznie musi to się im opłacać, skoro to tak sprzedają i w niższej cenie niż na targu jest, nie? No i to wyglądało takie właśnie... Musiałabym się przyjrzeć tym jajkom tak bliżej, wiecie, bo pieczątki wszystkie miały. No to nie są tak od gospodarza, tylko pieczątki, no to już muszą... No normalnie gospodarz, jak chce trochę jajek sprzedać, to ich nie pieczątkuje chyba. No nie wiem. I tak, teraz się takie mocne słońce robi, tak smaży tutaj. No podobno duże upały do nas idą, a my jutro idziemy na działkę i jutro będziemy sobie robić grilla na działce. Też dlatego kupiłam dzisiaj dwa chleby. I w sumie kupiłam i na rosół, tam mam pełną siatę. I w ogóle sobie przyniosłam do samochodu te duże siaty, że jak pojadę tylko po dwie rzeczy, jak to zwykle ja jadę tylko po dwie rzeczy, to żebym miała do czego to wrzucić, w czym to nieść. No. I ten patrzę, bo tam ludzie idą, ale oni idą troszeczkę dalej, może się nie skapną, że to jest aparat, że to jest komórka, a nie lusterko, nie? Bo mam na tej wysokości prawie co lusterko. No teraz ciepło trochę tutaj jest. Dobra, potem się jeszcze pewnie odezwę w domu, na balkonie, tylko że tam będzie już znowu szum. Tutaj przynajmniej ciszej jest. Jest tylko szum z tych drzew. No ale nie ma się co rozgadywać. Nawet dobrze nie widzę. Oczy muszę mrużyć, to też nie jest takie fajne. No teraz jeszcze na tą stację sobie podjadę do... pompować koło, chociaż mąż sobie zażyczył na urodziny właśnie tą maszynkę taką, co się pompuje. Zapomniałam, jak to się tam nazywa. Ma to kupione, no ale to ma cały czas stoi, nie? No ja sobie to jedno koło podjadę, zrobię i tyle, bo teraz mu się też nie będzie pewnie chciało wychodzić. Dobra, to by było na razie. Tam mam te zakupy, nie wiem, czy je tam widać. No. Dobra, to na razie. Zobaczymy się w Domciu. No i jestem już na stacji. Nie zatankowałam, tylko dopompowałam sobie koło. I to się nazywa kompresor. To, co mężowi kupiłam. Kupiłyśmy z Wiki. Kompresor, a ja muszę na kompresor przyjeżdżać na stację benzynową. Jeszcze na dodatek, tutaj na tej stacji był remont. I zawsze jak przyjeżdżałam, to było z drugiej strony, gdzie indziej. Tam przy budynku. Bardziej tam było ten kompresor. Teraz przyjechałam, patrzę, nie ma. Objechałam, wyjechałam stąd, pojechałam na Myjnię niedaleko, bo tam są odkurzacze. Myślałam, że też jest kompresor. Nie ma kompresora i przyjechałam tu z powrotem. Patrzę, tutaj jest na prosto. No, także znowu coś nowego wiem. Dopompowałam sobie to koło i teraz już będę jechała do domu, bo już mi się ciepło robi. Tutaj te truskawki, mi będzie za ciepło. No i potem pewnie na balkonie się odezwę. Bo dzisiaj nic takiego wielkiego nie będę robiła. No, to by było na razie. To do zobaczenia chyba na balkonie. No i przyjechałam jeszcze tutaj pod nasz Carrefour, Plejada. Teraz jestem pod światło, pod słońce. Bo jak już byłam tak blisko na stacji benzynowej, to jeszcze sobie przyjechałam po płyn na błyszczacz do zmywarki. Po sól do zmywarki, szampon do włosów, bo mi tego brakowało. No i teraz już jadę do domu. No przyjechałam już do Domciu. Tutaj jest umyte. To jest do schowania, na to nie patrzcie. A jak chcecie, to sobie patrzcie, jak wam to sprawia przyjemność. W każdym razie
miałam jechać tylko po chleb i po truskawki. A w końcu zrobiłam większe znowu zakupy. No, jak mi się potem przypomniało, jak już byłam na tej stacji benzynowej, to tam jest rzut beretem do naszej Plejady i tam jest właśnie Dilc, więc sobie pomyślałam, że sobie tam pojadę i kupię płyn do płukania, nie do płukania, do zmywarki, do nabłyszczania, bo się skończył i tam pokazywała mi się już gwiazdka. Przy okazji kupiłam też i sól do zmywarki, także już to kupiłam. Wcześniej byłam w Lidlu. No, truskawki kupiłam przy Biedronce po 10 zł. Takie dosyć ładnie wyglądają. Nie wiem, czy jak to widać, widać. No, takie orzeszki sobie kupiłam w Lidlu. Przegryzkę. W Lidlu też kupiłam oliwki, takie duże oliwki w małym słoiku, żeby mi się nie zepsuło. One są z czosnkiem. To chyba z tego greckiego tygodnia, czy coś jest, nie? No. W Rossmanie jeszcze też byłam, to kupiłam sobie szampon do włosów, bo mi się już kończy. To tutaj damy tą chemię, bo... No. I tam jeszcze w Lidlu kupiłam jedną 30 śmietany, no bo teraz jak truskawki, to się przyda, to wiadomo. No tutaj mam 3 takie sery, ale gdzieś się zgubiły. Smalec, parówki, bo się skończyły, a Wiki lubi parówki, my zresztą też lubimy. Makaron do zupy, cebulę, bo się okazuje, że tam jeszcze troszkę jest, ale cebuli u nas nigdy nie jest za dużo. O, tutaj jest jeszcze jeden serek i drugi, to jest 3 takie te sery camemberty. Takie małe mleczko kokosowe. Kupiłam olej, takie najtańsze jakie było, bo tak jak czasami trzeba coś dodać do smażenia, tam na przykład masło i olejem, to jak na przykład kurczaka, nie? Mój Marek mi tak właśnie powiedział, że, bo ja kurczaka też smażyłam na smalcu, a Marek powiedział, że lepiej jest dać trochę masła i oleju, to tak zmieszać, że to jest lepszy smak, no to wiecie, no to też kupiłam, nie? Bo już nie było. 2 kostki masła. No tu są 2 kostki masła w Lidlu. Takie małe zakupy, ale ciężkie. Porcję rosołową z jarzynową wzięłam tam w tym Lidlu. No i tak, wzięłam porcję rosołową wołową z indyka i z gęsi. Ja oczywiście tego wszystkiego naraz nie dam, ale to sobie poporcuję. Także z każdego po troszku będę miała na 2 albo 3 rosoły, zobaczymy. Bo tam już tego rosołu jest tak na jeden raz zupę zjeść. To już kupiłam, że w razie jakbyśmy to jutro zjedli, to żebym mogła robić już na niedzielę rosół, a jak jutro nie zjemy, to tamten rosół będziemy mieli na niedzielę, a potem już będzie można znowu robić następny. No i 2 chleby wzięłam, żeby się nie rozdrabniać, nie jeździć, bo dzisiaj chleb, jutro by trzeba znowu po chleb, więc wzięłam od razu 2 chleby. I to takie zakupy niewielkie, a ciężkie, no bo ta sól też jest ciężka. No i to tyle, bo za chwilę sobie pójdę na balkon, to poopowiadam Wam, co tam dzisiaj jeszcze robiłam w międzyczasie. No to myślę, że taki mały hol zakupowy to też jest fajny, co? Jak myślicie? No te oliwki kupiłam, odkręcę je, zaraz zobaczymy. Fajnie pachnie, wiecie co? Ja sobie zjem ją łyżeczką, ale łyżeczką się fajnie nabierze ją. O, już. Ta akurat jest bez tego czosnku w środku. Dobra. Ten czosnek uciekł, ale w tych innych środku jest czosnek. Pycha. Ja jestem głodna, bo od śniadania nie jadłam. Także, wiecie, teraz to bym wszystko zjadła, nie?
No. Także to by było na razie. Za chwilę będziemy się widzieć na balkonie. Tylko nie wiem, czy sobie herbatkę zrobię, czy co. Bo kawki już o tej porze mi się nie chce robić. No to na razie. No i nadszedł czas na kartkę z kalendarza. Tutaj z widokiem na piwonie, bo jeszcze troszkę i będzie po piwoniach i trzeba będzie czekać znowu cały rok na to. Kartka z kalendarza na 18 czerwca, jest to sobota, 169 dzień tego roku. A imieniny obchodzą Amanda, Elżbieta oraz Marek oraz Emil, Hipacy, Eufemiusz, Maryna, Leoncjusz, Paula i Teodul. Wszystkim solenizantom życzę wszystkiego najlepszego z okazji ich święta. Przysłowie: upał wsiano kosy, żniwa, zima ostra i dokuczliwa, a jeżeli słota, w zimie dużo błota. Świt o 3.22, wschód 4.12, zachód słońca 21.02, zmierzch 21.51. Nietypowe święta: Międzynarodowy Dzień Surfingu, Dzień Ewakuacji i Międzynarodowy Dzień Sushi. Cytat dnia: przynajmniej raz w życiu kobiecie należy się szczęśliwe małżeństwo. I to powiedziała oczywiście Katarzyna Grochola. No i to by było wszystko, jeśli chodzi o kartkę z kalendarza. No i przechodzimy dalej. No jestem już na balkonie. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie dobrze. Lepiej przynajmniej słychać mniej niż tamten szum na zewnątrz. Zobaczymy. No. Przyszłam tutaj z herbatką. Właściwie to już nie, ona nie jest, wiecie, świeżo zrobiona, tylko jeszcze miałam pół kubka Bawarki. To sobie wzięłam, że jakby mnie zaczęło znowu coś dusić, to na wszelki wypadek sobie wzięłam herbatkę. No. I powiem wam, że ten głowa mi całkiem nie przestała boleć. Ale tak raz mniej, raz bardziej, tak ćmi. No to takie jest do zniesienia, ale w oczach ciśnie. No ale miejmy nadzieję, że to w końcu przejdzie. No a powiem wam, że jak pojechałam do tej Plejady, no to sobie pochodziłam po sklepach. No bo jak już po jedno poszłam, to stwierdziłam, że właściwie mam czas. Nic mnie nie goni, nie muszę nigdzie już lecieć, coś robić. To mogę sobie iść i pooglądać buty. Takie, żeby mi pasowały do sukienki, takie letnie sandałki, bo ja nie zamierzam w czułenkach iść czy co, tylko takie sandałki na platformie troszkę wyższej, ale nie za wysokiej. Powiem wam, że jest problem z takimi butami, bo są albo szpile takie, nie wiem, 10 cm albo więcej, albo znowu całkiem płaskie. Jest bardzo mało butów na takim obcasie, wiecie, wygodnym. Ale znalazłam jedne, podobały mi się. Wczoraj sobie oglądałam na stronie i z CCC, i z tego Deichmanna. No to tam było parę takich butów, jakby ze strony można kupić, ze sklepu internetowego. Było trochę tych butów, ale tak właściwie to te, co by mi się podobały, to były dwie pary, góra trzy. W Deichmannie chyba jedna, a w CCC były dwie pary takich sandałków, bardzo fajne, takie były eleganckie, ale też nie za bardzo krzykliwe. No. Tylko że tam już było wszystko wyprzedane, tylko była rozmiar 36, mały. No, ale jeszcze mam trochę czasu, także że wiecie, to nie jest, że ja już na siłę szukam, ale sobie te opatrzałam i zobaczymy. Nawet przymierzyłam, niezbyt, nie jest taki bardzo wysoki, a też nie jest niski, nie jest kaczuszkowaty. Bo to jest na takim koturnie, a teraz koturne są modne. A też chodzi o to, że jak sobie już kupię buty takie, to żeby mi do sukienki pasowały, ale nie tylko na jeden raz, ale tak na cały czas dochodzenia, nie? No, pooglądałam sobie, byłam w tym Half Price, sobie pooglądałam, bardzo dużo rzeczy tam jest fajnych. Znowu tam pozmieniali troszkę, ale no, pochodziłam sobie, tak się fajnie czułam, tak się odstresowałam. A byłam też w H&M, chyba tak, no chyba H&M,
No to powiem wam, że tam dużo sukienek jest, ludzie przebierają, ale mnie te sukienki wyglądały jak takie koszule nocne babcine. Nie wiem, ja już mam taki staromodny gust albo co. No te sukienki jakoś mi się nie podobają w tych niby to nowoczesnych, modnych sklepach. No nie podobają mi się. To znaczy się tak, nie żeby było tak tragicznie, ale no to jak patrzyłam, to wyglądało jak te flanelowe koszule od mojej babci. No. No ale ludzie to kupują, chociaż nie wiem, czy to tak kupują, bo tylko przebierały, te panie przebierały i nic nie wybierały stąd. To znaczy, że tak bardzo znowu tego nie kupują. Jest tam kilka takich, co na wystawie, są te manekiny poubierane. No to rzeczywiście w takie duże wzory kwiatowe, no to w takich widziałam już. Kobiety chodzą. No to by mi się podobało. Ale to, co tam z boku wisiało, to nie bardzo. No i wiesz, no w końcu już potem troszkę pochodziłam i te buty tak z zainteresowaniem oglądałam. Jedne, drugie. Jeden sklep, drugi sklep. Ale potem to już stwierdziłam, że już za dużo tego. Ja ostatnio nie mogę za dużo po sklepach chodzić, bo one mnie zaczynają nudzić. Tak, żeby chodzić i patrzeć to, co mi nie jest teraz potrzebne, na przykład w ogóle ani. No do Rossmana musiałam wejść po ten szampon. Bo ten szampon w Rossmanie jest ten Sisane. A on na razie mi przypasował do czasu pewnie, bo za jakiś czas trzeba będzie znowu zmienić, żeby się skóra nie przyzwyczaiła. Ale na przykład do Hebe, ja bardzo lubiłam chodzić do Hebe, ale teraz właściwie nie mam po co tam iść. Bo tak szczerze mówiąc, mam masę rzeczy z tego, z DM-u. Co mi przesłała Iwona. Mam te żele, balsamy, kremy. Ja nie mam po co tam iść. Na razie kosmetyki do malowania też nie potrzebuję, no bo na razie wszystko mam. Podkładu już któryś dzień znowu nie używałam dzisiaj. Nie malowałam się podkładem, tylko oczy. Tam troszkę bronzerem się zrobiłam. No i tyle. Rozświetlaczem. No, ale podkładu jako takiego nie dawałam. No to też nie będę teraz kupowała, nie? No. I w sumie nie miałam tam po co wchodzić. No i dobrze, bo bym znowu pieniądze straciła. Bo jak dzisiaj pojechałam do sklepu, no to jednak troszkę tych pieniędzy się wydało. Totka wysłałam. Tylko, że ostatnio też wysłałam Totka, to sobie go dzisiaj sprawdziłam. No i wiecie, nic tam nie było, nie? No. I tak. A ja jeszcze mam tak, wracając do wczorajszych uroczystości, mamy teraz oktawę. No ja wiem, że nie wszystkich to interesuje. Nie wszyscy są wierzący, albo są po prostu wierzący tak. No. Ale jeśli chodzi o. Bo ktoś mi tam napisał, nie gniewaj się. Ja pamiętam, że to była jedna z Elżbiet. Ale ja zazwyczaj, jak mówię, że ktoś mi napisał, to nie jest takie lekceważenie z mojej strony. Tylko ja to pamiętam w tym momencie, jak ja to czytam, ale jak za chwilę, to ja już nie pamiętam kto, a nie chcę przekręcać, bo już się tak zdarzyło, że poprzekręcałam imiona, to wolę nie przekręcać, tylko powiedzieć, że ktoś mi tam napisał, że stragany to już jest przeżytek. No, ja bym tego nie powiedziała, patrząc na ilość ludzi, która na tych straganach tam chodziła, oglądała, chyba że miałaś co innego na myśli, ale. Na tych straganach masa ludzi nie tylko oglądali, ale też kupowali, widziałam. Także jednak ludzie coś tam kupują na tych straganach. Może nie tak dużo jak kiedyś, bo też powiem wam, że kiedyś, tak szczerze mówiąc, to mnie się kiedyś bardziej podobały te stragany. To znaczy, jak byłam, jeszcze jak nawet Dorota z Markiem byli dziećmi, to były jeszcze inne te zabawki. Tam były takie typowo odpustowe. I nie mówię tu o kapiszonach, których nie znoszę, jak to szczela. Chociaż te kapiszony, co kiedyś, to też jest różnica z tymi, co teraz. Bo teraz, jak tutaj odpalali taki huk, no to czasami było taki huk, jakby się blokowali. No to nie są takie kapiszony, jak to kiedyś były, za naszych czasów. Ale były te piłeczki, takie, one były chyba trocinowe, z trocin w środku, nie? Trociny były w środku. I one były takimi sreberkami owijane i tą gumeczką, takie jojo. No to było fajne. Pierścioneczki różne, blaszane.
te bransoletki. No teraz to wszystko jest już takie bardziej, takie jak można w sklepach kupić w sumie. Bo złoto tam było, to była ta stal chirurgiczna. Były pierścionki srebrne, też z tej stali chirurgicznej. Takich zwykłych to tam nie było chyba. No a wiadomo, że dziecku się nie kupi takiego, nie? Pierścionka. Coś tam chyba gdzieś leci. No. Kiedyś były te różne piszczołki, koguciki. Pamiętacie koguciki takie do dmuchania? Różne były rzeczy. No teraz to z tego wszystkiego to chyba tylko te wiatraczki zostały, powiem szczerze. No balony też, ale balony już są teraz całkiem inne. Wtedy też były balony helem. No patrzcie, no zawsze jedzie ten... Ten, co tak pierdzi, jak jedzie. No on zawsze o tej samej porze chyba tutaj przyjeżdża. Balony kiedyś były takie zwykłe balony, nie? Tylko, że no te, co teraz są, to o tyle dobrze, że one się tak od razu nie przebiją, bo tamte to człowiek szedł koło gałęzi, cyk i już było po balonie. Też były helem napełniane, ale nie były takie trwałe jak teraz te balony. I powiem wam, że te balony wcale nie były takie drogie, bo ja słyszałam, że gdzieś są balony po 60 zł. No to rzeczywiście 60 zł bym nie dała na balon. 15 jeszcze tak, no. No bo takie ceny są. 15, 25 tam i to pewnie te duże balony były po 25. No. Ale tak. Kiedyś były te strzelnice, to tam tatusiowie strzelali. Teraz to pewnie większość tatusiów w ogóle by nie umiała trafić do celu. No bo wiadomo, teraz nawet większość tych tatusiów, co teraz jest, to nawet w wojsku nie byli. Ja tam nie mam nic przeciwko temu, że nie byli w wojsku. Ja zadowolona jestem, że Marek nie poszedł na te ćwiczenia do wojska. Akurat jego rocznika to nie objęło, bo mój mąż był w wojsku, dlatego ja przeklinam to. Znaczy nie przeklinam wojsko, tylko ten czas, że wszyscy muszą, czy chcesz, czy nie chcesz, to musisz iść. Na te 2 lata. To takie 2 lata wyciągnięte z życiorysu i to jeszcze potem te traktowanie tam. To też, wiecie, ile tam się ludzi samobójstwa popełnili, albo po prostu powiedzieli, że samobójstwo popełnili, a nie wiadomo, co tam się działo. Także to mnie nie ten. Ja byłam zadowolona, że mój Mareczek nie szedł do wojska na takie ćwiczenia 2-letnie. No ale też mnie się wydaje, że takie ćwiczenia to właściwie chłopcy, dziewczyny zresztą też, mogliby mieć na przykład na przysposobieniu obronnym, czy coś, nie wiem, czy to jeszcze jest taki przedmiot. Takie coś, to w ramach takiego, no, nie wiem, WF, przysposobienie, to mogliby ich brać na strzelnicę, mogliby mieć tam ileś tam tych zajęć, żeby potrafili strzelać i obsługiwać na przykład takie coś w razie czego, żeby umieli się tym obsługiwać, no i żeby umieli trafić do celu, nie? No. To takie zdanie moje jest, no ale nie ma takich strzelnic, nie ma takich różnych. Coś mi tam, a kropka idzie. To wszystko jest takie właściwie, dużo rzeczy jest, tak jakbyście przenieśli sklep zabawkowy na ulicę, albo takie pepko na ulicę, albo czasami taki chiński sklep, nie? No to też. I wcale tanie tam te zabawki też nie są. No nie patrzam jakie ceny, ale wiem, że takie zabawki teraz wcale nie są tanie. Małe rzeczy, by się wydawało jakaś drobnostka, a to 40-50 zł kosztuje. Jak tam na tym było, to ja nie patrzam na te ceny tych rzeczy, tych zabawek, no bo nie zamierzałam tam nic kupować, bo takie same rzeczy można kupić normalnie w sklepie i macie w razie czego paragon, gwarancja i tak dalej, nie? No. No może pod tym względem żeby tam pisała, że to jest przeżytek, ale taki właśnie stragany z tymi ciasteczkami. Tylko, że mi się też wydaje, że oni też nie wiedzą ile chcą za te ciasteczka, bo te ceny to były naprawdę wysokie. 45 zł za kilo ciasteczek. No ale wzięliśmy po jednym dla każdego z każdego rodzaju. No ale to już wam wczoraj mówiłam o tym, to nie będę się powtarzać. Kropka. Co ty tam widzisz? Tam nikogo nie ma. Nie szczekaj. No.
I tak właśnie, nie pokazałam wam, jak tam te dzieci sypią kwiaty i z przodu jak te dzieci komunijne idą, no bo my byliśmy gdzieś tak w połowie, ale powiem wam, że kiedyś jak Wiki była mała, to ona sypała kwiaty. Ja nie byłam tego nauczona, bo mama za mną nie chodziła, zresztą ja bym pewnie ani nie poszła, bo ja się tak wstydziłam wszystkiego, że mama by musiała ze mną iść. Zresztą widziałam, że tutaj te mamy z tymi dziećmi idą. Jak są takie małe dziewczynki, 3-latka, no to mama idzie z taką córeczką. No, ale Dorotka też nie bardzo, ona nie. Chociaż błąd zrobiłam, bo mogłam jej pokazać, iść raz z nią, żeby sypać tymi płatkami, to na pewno by się spodobało, bo Wiki się też spodobało. No, ale Wikunia szła, a ona miała taki rozmach. I my musieliśmy mieć zawsze, ja to już chyba mówiłam kiedyś, przepraszam, ale my musieliśmy mieć dwie wielkie reklamówki płatków, bo ona miała bardzo duży rozmach do sypania. A jeszcze kiedyś była inna trasa tutaj ulicą, to mi się wydaje nawet była dłuższa trasa niż to, co my teraz szliśmy tam między blokami. No to jak Wiki szła, to ona miała zamach, nie? Miała tak koszyczek zawsze taki wiklinowy, co ze święconki. I w tym koszyczku te płatki. A my tylko z siatką, Dorota i ja, z siatką i dosypywałyśmy do tego koszyczka, a ona rozrzucała. No. Także szłyśmy też koło niej, to nie było, że dziecko samo szło, tylko szliśmy z nią, nie? No to wtedy się więcej widziało, bo to te dzieci komunijne, tych ministrantów multum było, zresztą Marek też jako lektor, bo on nie był jako ministrant taki normalny, to był bardzo krótko, bo on w późniejszym wieku poszedł na ministranturę, to on bardzo szybko to przeskakiwał na lektora już i potem dosyć długo był tym lektorem. No to on tam z tą starszyzną zawsze szedł. U nas kiedyś było dużo, dużo więcej ministrantów. I Marianek zresztą też. Teraz jakoś to się tak pozmieniało. Nie wiem, być może to jest też to, że to zależy też od księdza, który prowadzi to. Jak zachęca, jak to jest. Ja tam nie oskarżam tych księży, bo ja nie wiem, jacy oni są dla dzieci. No bo już żadne moje dziecko nie ma z nimi nic wspólnego, to nie wiem, czy tam jak tam zachęcają, czy co. W każdym razie, no ministrantów kiedyś było tak, nie do pomyślenia, żeby na jakiejś mszy brakło ministranta. Albo, że był jeden, albo dwóch. Kiedyś to u nas było pełne ten, wiecie, ten presbiterium to się chyba nazywa, było ministrantów. I to na każdej mszy. No, a Marianki to tylko na dwóch mszach, bo były Marianki były zawsze na sumie u nas i na tej dla dzieci na tej mszy. No to na tej sumie to przeważnie były, mi się wydaje, tak jak pamiętam, te starsze Marianki, a na tej dla dzieci to były te starsze, no parę tych starszych zawsze, no bo one tam już tam zawsze jakąś pieczę trzymały nad tymi młodszymi, no i te młodsze Marianeczki, nie? No. Dorotka była chwilę też Marianką, to Wikunia też była tylko chwilę. Chociaż Dorotka była dużo więcej niż Wiki. Ona tam nawet już tam parę tych medalików miała, parę kolorów tych wstążek do tych medalików. No, bo to oni tak, Marek był ministrantem, Dorota była tą Marianką, też nie od trzeciej klasy, tylko później. No, a Wiki teraz w trzeciej klasie po komunii. Ale my potem się przenieśliśmy i tak musiałam dowozić na te wszystkie spotkania, na to wszystko, więc już potem nie była, nie? No, ale jak jeszcze była mała, no to chodziła i sypała tymi płatkami i to przez całą oktawę. Ja miałam, to było coś, wiecie, no nie okropnego, ale pamiętam, był taki rok, że nie było w ogóle płatków. To Boże Ciało było jakoś w takim momencie, że nic nie kwitło, tylko stokrotki. I mama od chrzestnej, od Wiki, też tutaj mieszkali, ona poszła i na działce zbierała stokrotki.
Ona nazbierała na działce, ja nie wiem na ilu działkach ona zbiera te stokrotki, ale nazbierała jej całą reklamówkę dużą, taką stokrotek. Wyobrażacie sobie, ile ta kobieta się musiała schylać. Ja nie wiem, ja na jej miejscu się chyba położyła i zbierała te stokrotki. No, ale jej nazbierała tych stokrotek i też miała czym rzucać, nie? Potem tam jeszcze jakieś inne, te były płatki, ale bardzo mało, bo to był taki rok, że już nic nie było takiego, czy to jeszcze nie kwitło, jakoś to tak było. No, także takie wspomnienia mi się nasunęły, jak to kiedyś chodziła. No i później, jak już była w komunii, no to wyszła jako dziecko komunijne i to był ostatni moment, kiedy szła, bo potem już rok po komunii to już nie, to potem była Marianką, ale krótko. No, ale potem to i tak chciała zawsze iść z przodu, bo ona zawsze musiała iść zaraz za księdzem. Ona zawsze musi być pierwsza. No, w tym roku odpuściła, bo my potem, wiecie, ludzie tak wchodzą, to się miesza, to taka kotłowanina. I to my tylko trzeba było patrzeć, żeby być, znowu ominąć trochę tych ludzi, żeby iść jako pierwsi. Ale w tym roku na szczęście już jej to przeszło, nie musiała być tam pierwsza. No wiecie, już jest też dorosła, można powiedzieć kobieta, jak, tak, chociaż dla mnie to ona jest cały czas małe dziecko, nie? No ale wiadomo. No to teraz byliśmy w połowie, myślałam, że jesteśmy na końcu, bo się w ogóle nie przejmowałam tym, czy tam jest, czy tam, ile tam przed nami ludzi jest, że nie idziemy zaraz za tym księdzem. Kiedyś to jeszcze śpiewałam zawsze z książeczką i tak jak podawał tam ksiądz, ale kropka spokój. Jak podawał ksiądz te numery pieśni, no to ja tam szukałam i śpiewałam. Tylko to było okropne, bo to tak wiecie, idziecie i nie patrzycie gdzie idziecie, tylko patrzycie w książeczkę. A teraz to ja bym sobie musiała lupę wziąć. No może nie lupę, ale nawet te okulary do czytania nie zawsze dobrze widzę. I stwierdziłam, że te pieśni to tak mniej więcej się już zna. I nie będę z tą książeczką szła i się potykała, przewracała. I tak w pewnym momencie mąż mnie musiał podtrzymać, bo bym do dziury wpadła. To była taka wyrwa w asfalcie. Wszyscy to omijali, a ja szłam prosto w to, bo ja patrzyłam akurat, gdzie tam ten ołtarz jest, nie? No. Także mi nawet książeczka nie jest potrzebna do tego, żeby się przewrócić albo wpaść do dziury. No i to tak. Tak się zastanawiałam, skąd się to wzięło, ten zwyczaj sypania tymi kwiatami, tymi płatkami, no bo wiadomo, że to jest, żeby kapłan, który niesie monstrancję Najświętszym Sakramentem, stąpał po tych płatkach. Ale nie wiem, skąd się to wzięło. Próbowałam się tam dojść do tego, ale też miałam mało czasu, bo stwierdziłam, że jadę do sklepu, więc na pierwszej ze stron w Google, w którą wygooglałam, tego nie było. Oczywiście w tytule było, skąd się to wzięło, a potem jak tam w tekście patrzyłam, to tam nie było wyjaśnione, skąd się to wzięło. Więc jak chcecie wiedzieć, to sobie poszukajcie. No bo ja już nie będę jutro, to już nie będę mówiła o Bożym Ciele, no bo to już było, to już minęło. Już trzeba patrzeć znowu bardziej do przodu, nie? No jutro mam nadzieję, że jednak się wybierzemy na tą działkę, no bo tu jest wszystko porobione, zakupów robić nie trzeba. Także jutro prawdopodobnie mąż pójdzie pewnie wcześniej, ja troszeczkę później. No ale tam sobie chcemy wziąć kiełbaski i zrobić tam sobie grilla. Oczywiście nie od razu, tylko najpierw się tam coś porobi. Mąż tam jest, chce sobie już tam obciąć ten drzewopłot. No to już wymyśliłam, że to drzewo, które samo urosło, to wam chyba już mówiłam, z przodu takie, nie? Tak bardzo znowu się zagęściło i się rozrosło. No to póki to są jeszcze miękkie takie te gałązki, to trzeba będzie obciąć. Tak mam taki pomysł, żeby to w taką kulkę obcinać. Jak to tam już urosło, nie będę tego wycinać, wyrywać, ale to chcę to po prostu formować, żeby mi to nie poszło na duże drzewo, żeby tego no, cienia nie robiło za bardzo na działkę. A tam jest tak dużo tych gałęzi, że to najlepiej będzie tymi nożycami do żywopłotu, tymi elektrycznymi, obijać. No, a ja co będę robił? Ten na kolana i plewić. No bo teraz to przede wszystkim znowu trzeba tam plewić, plewić, plewić. No. I w tej folii, chociaż w folii to raczej jutro nie będę plewiła,
bo to trzeba albo rano, chyba że tak, przyjdę, że jeszcze tam nie będzie gorąco, albo dopiero wieczorem. No, no bo tym bardziej, że to ma być już bardzo ciepło, no to w tej folii będzie skwar. No, musiałabym też popryskać znowu te bukszpany na ćmę, bo patrzyłam, że jeszcze tam nic nie ma, ale tam jakieś motyle latają i boję się, że tam już się gdzieś mogły zalęgnąć i się będą, wiecie, wykształcać te głodomory małe, to będą mi żarły wszystko, a już tak fajnie obrosły mi te bukszpany, odbiły, więc stwierdziłam, że trzeba je popryskać. Mam tam już na ogródku ten preparat, ten spilan, no to nie. I tak. To by było chyba dzisiaj wszystko. No nie będę się za bardzo rozgadywać, bo tak właściwie to już tak patrzę, żeby nie być, żeby to nie było za ciemno. Troszeczkę wiecie, tam się w tym sklepie tak pochodziłam, zagapiałam się troszeczkę. No i potem sobie myślę, że jeszcze muszę nagrać zakończenie vloga, a chcę to nagrywać na balkonie, to musi być odpowiednio jasno, nie? No. No i tak dzisiaj nie miało być wielkich zakupów. Zresztą nie były wielkie, ale tak jak mówiłam, ciężkie te zakupy. I przy okazji się Holly zrobił zakupowy. No a jutro prawdopodobnie wam troszkę tam ponagrywam. Jak zdążę jeszcze, jak może będzie obcinał ten żywopłot, to jeszcze to wam nagram. Chyba że jak przyjdę, to on już będzie miał obcięty. No. No i coś tam z ogródka się jutro ponagrywa pewnie, nie? Coś tam się stało. No, ja zobaczymy, co będziemy jutro nagrywali. Także życzę wam pięknej soboty, żeby wam nie było za gorąco, bo ma być bardzo ciepło. Pamiętajcie o zwierzakach, żeby miały wodę. Ja też muszę, jak będziemy wychodzili, będziemy musieli zasłonić papudzę, żeby jej tam za mocno nie świeciło. Bo wiecie, a my będziemy wychodzili, to jeszcze jej nie będzie świeciło. Ale jak potem będziemy na ogródku, to może jej tu za mocno świecić. A nie wiem, czy Wiki jutro pójdzie z nami, czy nie. Bo to tak, ona też ma swoje jakieś tam plany, nie? No. Także jak pójdzie, to fajnie, jak nie, no to trudno. No. To dziękuję wam za to, że jesteście, za to, że komentujecie. Może macie jakieś pytania do Q&A, może byśmy zrobili znowu jakieś Q&A. Pytania i odpowiedzi. To może zadawajcie, tylko to jakbym miało to być pytanie do właśnie do takiego odcinka specjalnego, to napiszcie w nawiasie, że to ma być do tego. No bo potem nie wiem, czy mam odpowiedzieć od razu pod komentarzem, czy zostawić sobie, spisać to na ten specjalny odcinek. Dawno nie było, troszkę was przybyło, to może warto by było znowu zrobić taki odcinek. To po prostu piszcie najlepiej pod tym vlogiem właśnie, jakie wam przyjdą pytania do głowy, a najwyżej jak będą na przykład pod następnym vlogiem, to też, ale w nawiasie Q&A, żeby było albo pytanie i odpowiedzi. No, żebym wiedziała, że to do tego jest. No i zobaczymy, ile nazbieramy tych pytań do tych odcinków, nie? No, to dziękuję za wszystko i zapraszam na następny vlog. Bajo, bajo i pa, pa, do jutra. Pa!